Od wybuchu wojny na Ukrainie i przyjmowania w Bolesławcu uchodźców z tego kraju mogli oni liczyć tu na wszechstronną pomoc. Miejska Biblioteka Publiczna Centrum Wiedzy zakończyła właśnie projekt Nauka języków oraz kariera w gastronomii, w ramach którego uczyli się języka polskiego i zdobywali profesjonalne umiejętności w gastronomii. Wystawa fotografii z tego projektu zwieńczyła jego realizację. Wystawa prezentuje cały rok pracy naszej biblioteki oraz naszego czeskiego partnera GetBizDan i dwóch partnerów, którzy brali w tym udział i edukowali, uczyli naszych gości z Ukrainy, rzemiosła kucharza, kelnera bądź baristy. U nas odbywały się kursy języka polskiego. I właśnie ta wystawa pokazuje, jak dużo pracy zostało włożone w ten projekt, w spotkania z uchodźcami, jak dużo pracy oni sami wykonali, żeby przyjść tu do nas, żeby przez cały rok uczyć się. W doskonaleniu języka polskiego pomagali członkowie Boleseckiego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Jako wolontariusze prowadzili z uczestnikami projektu lekcje językowe. Kiedy spotkało Was to nieszczęście w 22 roku, bo to nieszczęście wielkie, zostaliście wyrwani z korzeniami z własnych domów, z własnych miejsc, no, z własnych przyzwyczajeń do życia, to mimo wszystko, żeście tutaj, jak z Wami pracowałam, wykazywali się taką łagodnością wypowiadaniu sądu. Żeście, proszę ja Was, no, pokazywali się tak, jak zapamiętałam tych ludzi sprzed wojny, jako dobrzy ludzie, którzy są otwarci na innych. I za to Wam dziękuję. Biorący udział w projekcie otrzymali zaświadczenia o udziale w kursie języka polskiego. Uczestników tego kursu było więcej niż uczestników całego projektu, ponieważ tak duża była potrzeba uczenia się języka wśród Ukraińców. W wernisażu wystawy udział wzięli również przedstawiciele czeskiego partnera biblioteki, współorganizującego cały projekt. Za czeskiego partnera projektu Erasmus Plus GetBizDan. Za českého partnera projektu Erasmus Plus GetBizDan bychom chtěli velice poděkovat polské straně a bibliotéce, paní ředitelce a paní Ize za koordinaci projektu. Bychom chtěli bardzo poděkovat partnerovi polskému bibliotéce, paní direktor, paní Aně i paní koordinátor Ize. A děkujeme i našim přítomným účastníkům a frekventantům. Někteří z nich jsou nejen na fotografiích, ale také autory některých fotografií. I bardzo dziękujemy uczestnikom, właściwie którzy przybyli tutaj dzisiaj, nie tylko, że brali udział w kursach języka, ale też są autorami zdjęć, które zobaczycie. Fotografie były wykonywane w trakcie realizacji projektu, również po czeskiej stronie, gdzie odbywały się zajęcia gastronomiczne, kelnerskie i barystyczne. To zatem dziesiątki ujęć pokazujących różne sytuacje, które zdarzyły się w trakcie całego kursu. Wystawy mogą oglądać wszyscy zainteresowani mieszkańcy Bolesławca i nie tylko Bolesławca. Można ją oglądać przez cały lipiec w siedzibie naszej biblioteki. Projekt Nauka języków i kariera w gastronomii był realizowany w ramach programu Erasmus Plus. Celem była tu aktywizacja cudzoziemców i ułatwienie integracji z mieszkańcami kraju, w którym przyszło im żyć. To bowiem wyzwania, przed którymi stoją obywatele Ukrainy, szukający azylu w Polsce czy Czechach. Dzięki programowi Erasmus Plus można było przyjrzeć się tym problemom i wspólnie z czeskimi partnerami rozwiązać je poprzez działania zaproponowane w projekcie.